To są naprawdę ogromne środki. Środki, które się przełożą praktycznie na każdy obszar życia. Oczywiście wielkim wyzwaniem, i to jest też zadanie naszego rządu, jest dobre ich zainwestowanie. Bo pieniądze można bardzo różnie wydać i trzeba je wydać tak, żeby dzisiaj przyniosły korzyść i na pokolenie. Jasne, ale te, którym się pani pochwaliła, to te są konkretne, z której transzy, z której puli, z której... Te konkretne dotyczą KPO. Dostaliśmy pierwszą zaliczkę w ramach takiego programu jeszcze specjalnego w KPO, który się nazywa Repower EU. I to nam daje pewną płynność finansową. Czekamy na te główne fundusze. Pierwszy wniosek został podpisany. I w związku z tym mamy możliwość wypłacania już pieniędzy na konkretne projekty, które zostały przygotowane. I wśród tych projektów jest na przykład wsparcie dla małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze rybołówstwa, rolnictwa.